Jest ze mną Deseo. Hejka, kochani. Jest Akasza. Jestem. I gramy w jakiś tam custom. Co się nazywa? Wciupcie. Last Crusade. Tak, dobra. Tak. Idę po tą apteczkę, bo ona mnie... Graliśmy bardzo dawno temu, ja w ogóle nie pamiętam. Tak, miesiąc, dokładnie miesiąc, słuchajcie, chciałam wam powiedzieć. Jutro by był. Wiecie, co przy tak otwartym customie, co to oznacza? Jak byście wskoczyli tutaj po tą apteczkę? Jakie głupie. Z góry. Z góry tam, gdzie ten basenik masz. Tam, gdzie masz te dwie takie drabinki. To ja tak nie wiem, czy ja tak chcę. To ja teraz pamiętam... Ale tu jest drabinka na górze, no może wejść. No. Dobra, ja to zloaduję, bo ja po prostu tam stałam, wiesz? A słuchajcie, wy w ogóle wiecie, gdzie jest dzwon? Nie. Gdzieś był. Gdzieś był na pewno. Gdzieś, gdzie ta biblioteka taka... No. Mi się wydaje, że to trzeba zejść z tymi schodami koło tej bramki, który otworzyliśmy skrót. Czyli za wodą praktycznie. Tak, teraz tak jakbyśmy się cofnęli basenem po prostu. Dobra, do tyłu. Ale jak ktoś już ogarnie przejście, to musicie, wiecie, nawigować, nie? No to na mnie nie liczy. Ale to tu jest mam w ogóle, chciałam wam powiedzieć, że tutaj jest na łom od razu przy tej fontannie. A wiecie co? No, przy której fontannie? Tak, no tu, gdzie apteczkę brałaś, ale nie, my się chyba tylko od... jesteśmy od złej strony, to się chyba od drugiej strony. Chodźcie, no to ja wiem gdzie. Chodźcie tam, gdzie byliśmy taki sekret, gdzie się po takiej pochylni zjeżdżało z dachu. Kojarzycie? Ale coś powiedział. Tak, ale my no miałyśmy. Nie. Tak, pamiętam, ale my mieliśmy skrót przecież do tego, tylko się zastanawiam. Oj, tu jest. Właśnie koło tych drzwi masz być. Ale których drzwi? Mam stąd wyjść? Otwarta, mam iść na górę, czy mam. No ja wyjść się cofnąłem za wodę. Tak jak. Czyli byłaś na górę. Tym kwadracikiem takim. Dobra, ja poszłam do sekretu, nie wiem. Tym basenikiem, co byliśmy, tam pamiętam, gwiazda była, tak? W tym baseniku, co strzelaliśmy w kłódkę. Tak, no to tam w ten kwadracik jeden z tyłu chodź. Tylko ten na wprost? Nie, ten na ścianie za tobą. Tak jakbyś patrzyła na te filary do przodu, to za tobą jest dziura. Mhm, czyli ten od razu od wejścia, nie ten tam. Nie na boki, tylko do tyłu. Ja w ogóle jestem cały czas w samym miejscu. Nie, wezmijcie tam na górę. Przez ten basenik przepłynąć, z tego co rozumiem. Właśnie. I... No. Powiedzmy. No i wychodzę na. Tam gdzie te drewniane na ścianie takie te były. Te drewniane co czasówka była, dobra. Tak, no. To chodź do tej bramy tutaj. Którą tej dużej, co sobie otworzyliśmy skrótem. Mhm. I tu będą schody na dół. I trzeba tędy zejść. Ale gdzie? Na prawo czy po lewo? Na dół są schody. Tu zaraz, na lewo. Takie duże. No, na lewo. A ty co? No, słucham. Jesteś? Mhm. Tylko są te czy, konie, czy, tak? No, tak. No i teraz pytanie... Czekaj, Deseo niech się zaktualizuje. Deseo mówi cały czas. Ale czekajcie, a tu byliśmy? Co tutaj jest? Poczekajcie, bo zastanawiam się. W ogóle jakieś naboje znalazłam. A widzieliście to, dobra, a jak wchodzicie tutaj, dobra, jak tu jestem, gdzie jest ten basen, dobra? I powiedzieliście, że mamy się wracać, to widzieliście wnękę tu po prawej stronie, my tam w ogóle byliśmy u góry? Bo my zeskakujemy tu w dół, a tu u góry byliśmy? Ja to zapiszę, ale bo to są takie okna do skakania, ja tędy nie skakałam. Kazaliście mi wskoczyć do basenu i wracać się, tak? Nie zeskakiwać w dół sekretu. Klapteczki. No za tobą praktycznie. Tak, za mną. To wypłyń z basenu i u góry, jak wejdziesz w to u góry jest przecież wnęka. Jak u góry? U góry nad basenem gdzieś nie. Wyjdź z basenu tak, jak się chciałeś wracać. Tak? Powiedz mi, kiedy wypłynąłeś. Taki, tak? Przepływamy przez basen. Tak, i teraz wejdź rączkami. Tak, wejdź rączkami. No. Tam, gdzie tłumaczył mi Tumberski, gdzie jest powrót, tak? Tutaj taka wnęka. Widziałeś? No właśnie. No nie, ja tego wcześniej nie widziałam. A widzę też. Jest. A tu się tu da wskoczyć? Tak, da się. Da się. Bo tu są okna dalej do skakania. Aha, no dobra, no to już chodźmy tędy. Tu są naboje do szoku na to tylko tyle. No coś mi się wierzyć nie chce. A tam jest jakiś daszek w ogóle. Ja nie wiem, czy da się tam wskoczyć. Ja sobie po tym daszku hasam, ale... Ale po tym skosach? Świetnie. Bo tu są skosy jakieś dalej, takie trójkąciki jakby. No właśnie, ja po nich sobie chodzę. Spadłam!
Ale a tu jest dalej. Tu na prawo? Na prawo jest nam boję do szoguna, ale tu no, jesteśmy są. W jakiejś części biblioteki. Hello. O kurde. To ja zaraz. Wiecie co, to jest dramat. Ten custom jest taki, niby jakieś pomieszczenie, ale jakieś przejście gdzieś. Ale nie gdzie my ty po tych daszkach skakaliście? Aha, tutaj. No. O, tak, tak. Tam w jednej wnęce są szoguny, a tam dalej tak. Jest właśnie biblioteka i są jakieś. Flary jakieś. No. Może to jest sekret. No właśnie, ale nie słyszałam żadnego tyryryry. Bo jest jakaś bramka i chyba na łom, nie? No tak widzę ją, wiesz? Właśnie, dlaczego ja mam nie mam dźwięków z gry? Nie słyszę, coś mi się wyciszyło, Boże! Właśnie sama, może po prostu. Ale to jest coś pięknego, jak cię słuchać, Akasza, wiesz? No, to jest mega. Ja też mówię, gadam w ogóle z inną osobą. Ale będzie, naprawdę, przysięgam tak wam, cicho. Przysięgam wam, że też będę chciała sobie kupić ten mik. No. Ale to jak się dorobię. Kiedyś tam. Okej. Okay. Ale i co kupię. Tu jest w ogóle, kurwa? Dobra, otwieram tym łomiskiem. A tam nic nie było, kurwa? No, ja zabrałam, ja nie wiem, do granatnika zabrałam. A, czyli było coś tam. No, ale, dobra, ale masz te takie daszki, takie, takie trójkątowe, ukośne, nie? Tak, wzięłam... Naboje do szoguny. Szoguny. Tak, no i dalej po tych daszkach, takich skosach i tam jest, będzie kolejne za filarem. Też takie wskoczenie do jakby okienko. Takie same. Takie z barierkami coś? Nie. Aha, jest jakaś biblioteka. No, no, no właśnie, dobra, o to okay. Chodzi. I są znowu szoguny, dobra, mam. Mhm, tak. Mam. Nie mam tych granatników, bo tam chyba na szafce, one były u góry, już tam nie dostanę, bo ja spadłem. No to wgraj sobie. Nie, chce mi się tam, dupa. Ale będzie potrzebne, pamiętasz, że jak ostatnio jedynym... A pamiętasz, jak rozbijaliśmy ten? Wazę? Ale ja mam jakieś granatniki, w ogóle nie mamy naboje, także spoko. A tu jest apteczka w ogóle za właśnie tą kratką. Widzę, ale coś mnie tu... Coś mi się tu nie podoba. Tam jest... A granatnik, aha, my mamy granatnik? Ja nawet nie pamiętam. Nie, nie, nie. Wiecie co? Balkon jakiś. A tu jest dźwignia, zobaczcie, taka. Na tym balkonie trzeba tam... wskoczyć. O, jest taka naścienna. Cyk. I o, i patrzcie, to jest sekret. Otworzyły się kolejne drzwi do sekretu. A, taka jest. A, tutaj apteczki. Okej. Okay. No. A widzisz, to... A tutaj, tam gdzie od balkonu jest... My byliśmy tam na górze od tej biblioteki. Zobaczcie, tam są takie... Byliśmy tam. A tam jest dzwon. W ogóle, tu gdzie apteczka, tu jest... to sobie strzelmy w dzwon. Tak? No. Czekajcie, jest ten dzwon. Na to drugiej stronie pomieszczenia, jak tułem do bramki, stoi już diapteczka. Jej, faktycznie. Jak tam Akasza? No, działa. Otworzyłam łomem. No. No? No i idź. Otworzyłam łomem. Widzę apteczkę tam w ogóle widać za kratką. Tak, tak. I właśnie tam musisz iść. Tylko tam jest dźwignia, zobacz sobie. Na prawo, jak będziesz koło apteczki za kratą. Tak. To jest taki balkonik na dół, ale tu jest coś na nim? To nie, to my chyba tam... No jest, tam dźwignia. Okej. Okay. No i sobie dzwon, w dzwon strzel stamtąd, gdzie apteczka. A co się stało, że ten dzwon się... Właśnie, co tam się zadziało? Nic się, ja, nic się nie pokazało, ale ja ale jeszcze czym mam, miejsca. Aha! No kuszą, no mamy... nie? Ale tą dźwignię wzięłaś. Na ścienną. Jeszcze nie, najpierw strzelę i zaraz ale... w nią skoczę. Gdzie ten dzwon kuziwa jest? Teraz go nie widzę. Bo wiecie, zastanawiam no się... No jestem przy dźwigni, jestem, zaraz do niej skoczę, tylko najpierw strzelę. Tam jest coś na balkoniku, widzisz to? No właśnie... Z was? Ja jestem tu, bo zobaczyłam ja z tego balkonu. Wy w ogóle wyrwaliście jak zwykle. Nie, nie, ja tam tu się na razie rozglądam. Bełty są do kosza. Ja nie pamiętam, czy myśmy tu byli. Ja idę sobie na razie poszpundzić. Wiecie co, tu trzeba dachem się przegryzować. Tuberski, powiedz mi, tam naprzeciwko, jak, bo patrzyliśmy w głąb, jest dzwon, prawda? O, tu nie otwieraliśmy, tu też jest do otwierania. Na lewo chcesz, tak? Iść tam na te tam, takie półki? Tam, gdzie są te takie okna nad biblioteką otwierane. I tu jest też do otwarcia teraz furtka.
Właśnie to robię. Ale to poczekam na was. Najpierw jeszcze nie. Ale tu są jeszcze bełty koło tej drzwi. No Podaszku czasie. Nie chcesz, tak? No ja nie wiem, gdzie mam iść stąd. Ja też ale, nie. Dobra, ale czy wzięłaś dźwignię? Jestem na tym, wróciłam na ten balkonik, co wychodziłam z tej jakby biblioteki. No, tak, i tak. Teraz tą kamerę miałaś taką i tam po prawej stronie wiem, jest taka... Dalej. Ale taka po lewej stronie w sumie, jak wychodzisz, i po Lary prawej, po lewej, jak kamera była, to taki szary klocek jest, nie? Taki troszkę pochyły. Na niego musisz wskoczyć i z niego na ścienną dźwignię. No, to wróciłam na niego. I z niego na ścienną dźwignię na wprost. A to już dawno zrobiłam, tylko dalej nie wiem co. No to ten dzwon rozbiłaś, tak? Znaczy rozbiłaś, czy uderzyłaś dzwon. No to teraz słuchajcie. No zeszłam na sam dół. Tak, strzeliłam, tak. Dobrze. No to wszystko. Ale dobra, Akasza, jak będziesz schodziła na sam dół, to idź tym daszkiem, gdzie jest tam dźwignia. Bo tutaj są jeszcze bełty, bo i tak na dół musisz zejść. Na balkonik sobie zejdź tu na dół, tylko dachem się zęsuj. Ja jestem, wiecie, na jakim balkonie? Jak staliśmy na tym balkonie, z którego wyszliśmy z biblioteki, tak? Tak. To zaraz po lewej stronie Lary, był kolejny balkon nad biblioteką i ja na nim jestem. Czekaj, biblioteka była w tych łukach dwóch. No na samym dole, nie, tak. Nie, idę dopiero na ten drugi balkonik. Nie, ja też dopiero. Nie, ale przecież Ptuberski jest tam, gdzie ty. Ja na razie tutaj sobie... Wiecie, co robię. Ale bez sensu, ja mam celownik. Nie, mówię, że z opóźnieniem mnie słyszycie. Celownik masz. Ale powiedzcie mi, po co mi drugi celownik? Idę po te bełty. Bo nie rozumiem. A może będzie rewolwer i byś chciała mieć dwa. Aha, no też tak może być. Znaczy można odłączać, nie? To nie ma problemu, tylko... Tylko... No właśnie, tak, więc... No nie wiem. Taką drabinką do góry... Nie wiem, gdzie ty... Tak. W bibliotece, tak? Tak, no przed wyjściem do biblioteki, nie? No. Widzicie? Oni się słyszą normalnie, mnie słyszą 5 minut później, to ja sobie mogę reagować na to, co się robi. Ale to czemu tak się źle słyszymy? No to w tak... To ja mam neta z dupy dzisiaj. No dobra, a Akasza, powiedz jedną rzecz. No nie, naprawdę jest 4-5 sekund opóźnienia. Aha. No czasami jest, a czasami jest dobrze. Nie wiem, od czego to zależy. A to jest dużo. No to jest dużo, bo wchodzimy sobie w słowo. Tak. Ja w końcu nie wiem, gdzie jest ta drabinka, bo ja wszedłem na drabinkę, ale w środku już. To jest... Do celownika tylko, tak? Ale to jest niepotrzebne, bo... Ale dobra, co... Co zrobił ten kuźwa dzwon? A my nie mieliśmy zamkniętej tej takiej... bratki tu? Nie wiem, słuchajcie, gdzie my mamy iść. Chciałam wam powiedzieć, że jeśli mnie wreszcie usłyszycie, że wejdźcie w taką taką dużą bramę, popatrzcie się na górę i tam jest klapa z kłódką. Pewnie trzeba ją zestrzelić. Ale... No, opowiedz gdzie. No jest 5 sekund chyba opóźnienia, rzeczywiście, tak. No dokładnie. Jak... Już wam mówię. Ej, ale ta studnia się otworzyła, ja już wiem, co się otworzyło. Wiem, co to jest ta krata. No, mów. No to dwie rzeczy mamy. To najpierw chcecie iść zestrzelić kratę? Tak. To pod dzwonem jest... Wielka krata się otworzyła, wejdźcie tam. Mhm. Wielka brama. Okej. I przejdźcie pod lewym skrzydłem bramy. Mhm. I popatrzcie na górę, jest kłódka. Jest. Zestrzelcie ją. Wiecie, gdzie to jest? Ja pamiętacie chyba wiem, gdzie to jest. Ja tak, ale ja tam nie pamiętam, jak tam dojść. Też nie pamiętam, jak dojść, ale pamiętam, że chodziliśmy tam, tam były napoje i tam nawet ja mówiłam parę razy, patrzcie, tu jest jakaś kratka. To było od tego miejsca, co skakaliśmy pierwszy raz na ten balkonik, co tutaj skakaliśmy pierwszy raz w ogóle do tego budyneczku wiem, z tymi, tam się z tymi szło od tych postaciami na górze, z tymi statuami. Tak. A to są naboje w ogóle jakieś? Tak. One są chyba odnawialne, te naboje. To a teraz mówisz, że studnia, ale tu gdzie konie, czy tam w tym drugim pomieszczeniu? No nie, tutaj zaraz jakoś... A nie, ona była. Ona aha, była, i tu się podejście pod rolety, one się otwierają jako skrót, jako przejście pomiędzy kolejnymi pomieszczeniami. A propos rolet.
Ostatnio też się śmialiście na Gastonie. Znowu. No bo te rolety to mi dały raka kiedyś. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, jakieś rolety. Ale ja nie wiem. A gdzie te rolety? No, jak tu zastrzeliwaliśmy. Za tą nie, jak zastrzeliwaliśmy tu tą kłódkę. No. To są rolety? Tak. Są rolety. Ej. Okej, okay, ale... Okay. Otwierają się studni. Jak rolety, no. W tej studni to jest tylko zwój za ten... Za kratką jakąś. Tam jest jakiś zwój. No to my ten zwój potrzebujemy tam przy pianinie. To było, tam to było, Deseo. Tylko, my że to jest zamknięte, tak. Tak, ale my to jest zamknięte wciąż. No. My to widzieliśmy, bo my, przynajmniej ja pamiętam, że wpadłam do tej kratki. Ale tu się monetę daje, ludzie. Tak. Ale wiecie gdzie... Przecież tu się monetę wkłada i się wyciąga to ten skrót. A mamy ludzi. Monetę jakieś, tak. Mamy. Przecież moneta w fontannie była. I ale możemy tam, iść do pianina. Okay. Ale chodźcie jeszcze tu. Mamy monetę. Jak tu jesteśmy, czy nie? Najpierw chodźmy po to, co zestrzeliliśmy kłódką. Tak. No to bo chodzi. To się wychodzi, tymi roletami się właśnie tak. Tam wychodzi. Dokładnie. To poczekajcie, idę do rolet i mnie pokierujecie, bo ja tego nie pamiętam. Ja muszę ten zwój jeszcze właśnie. No weźcie w zwój i ja idę do rolet. Zaraz jak wejdziesz z rolet, wyjdziesz na gościa. Ja nie widziałem wyjdziesz tego na gościa na z trójzębem. Skocz dobrze. Na niego i powinno ci dobrze, zaświtać. Się przypomnieć. Kuś wale jaja. Mhm, tam naskakaliśmy na dachu. Kuś wale, że tam jakaś moneta była. No bo nam w zwojach nie zaświtało, że trzeba monetę wrzucić. No właśnie. No ale my tutaj, aha, bo my wejdziemy przez ten balkon. Dobra, bo to takim skrótem no, tak, można tak. Sobie wejść na ten balkon, dobra. Dobra, no to idę tam też. Tylko tam tym daszkiem na górę daszku jeszcze, czy do tego przejścia? No to ale po co przez daszek tam się przechodziło. No dobra, jestem tu w tym miejscu, no ale co nam nie to dało? Bo nie tam wiem. Się otworzyła klapa jakaś, tak? Chyba, że to jest tylko skrót jakiś. No to jest skrót chyba, bo nic co nam na tym, co zestrzeliliśmy. O, czekaj, jest klucze. Klucze. Masz rację, są klucze. A. Zaraz wam powiem do czego. Ale poszłaś za balkonik, czy tam na balkon? Skakałam. Okay. No na balkon odskoczyłam z tego daszku. No. Gate key. No to wiele nam to mówi. Co się dzieje? Co się dzieje? Coś na padzie znowu nie działa. A ja nie mogę wskoczyć na ten daszek. A gdzie było pianino? No nie działa. Boże, ale to trzeba było gdzieś tam pójść do tej drugiej, takiego drugiego placu, gdzie były takie jakieś też statuły, nie? Tam, gdzie było mnóstwo przejść. Nie wiem, ale ona mi na ten taszek w ogóle nie reaguje, bo to trzeba się od niego odbić, nie? No to mi nie działa to. Ja też nie mogłam tam skoczyć, myślałam, że mi rol nie działa. A ja nie mogę się odbić do tego, bo ona mi przez jakby teksturę przelatywała. No nie działa. Wszystko przez Deseo, oglądam jakieś... Co przez Deseo? A potem ona skakuje na jakieś kloce i nie działa, a potem mi też. Ja idę do pianina, wy sobie tam ciupciacie. Poczekaj, bo te no kloce są oddalne. A już custom kończy. Tak. Jak zwykle. Jestem w sali z pianinem. A ja wam powiem, co będzie, jak włożę tego scrolla. Bo tutaj jest dużo skakania, przecież zaś przez te... O Jezu, dajcie spokój. To jest nie na moje nerwy. Szumi gdzie mi jesteście? Coś mi szumi. Nie wiem, o co chodzi. Coś się buczy jak boiler. Wychodzę. Tak. Jak mnie usłysz... No mów, Kasia. Jak mnie usłyszycie, to będę... Ciul wie gdzie. A ja nie wiem, gdzie to się otworzyło. Ale tam co czy takie się balkony, otworzyło? Czy co? Te klucze śmieszne. Ale co, idziesz je otwierać tymi kluczami? Ja chcę w ogóle je wziąć. Ale czego nie... Wskoczyłeś na ten gościa, co ma trójząb, tak? Po tych roletach? No, i tam do góry na balkonik. Tak. Jesteś na tym balkoniku już? No. No to wejdziesz do środka, to masz już otwarte, nie? No i co? Klapę. I wrzeźwisz, skoczysz w dół, tam gdzie była ta klapa i masz klucze. Zaraz, bo tu jest jeszcze bramka na łąbok, która otwarła się. Matko, ale my mamy jakość po prostu połączenia. Zajebistą. A to ja chyba się po celownik dostanę. Po co mi ten celownik?
Jaki celownik? Ja was słyszę nawet, jak wy gadacie z jakim opóźnieniem jedno do drugiego. Bo jest celownik na kłódkę. No to co, wszyscy mamy problemy z netem? To ja mam celownik na kłódkę. A ty mówiłaś o celowniku drugim, tak? O tym butem? On jeszcze nie usłyszał, że gadamy o necie. O necie, no tak, wszyscy mamy pojebany internet, tak wiemy. Nie, on super. Po prostu nas ignoruje i dlatego masz wrażenie, że jest opóźniony. Deso, jestem przy fortepianie, gdzie tu się... Kuźwa, no, nikt mi odpowiedział o celowniku, a czepiają się, że nie odpowiadam na internet. No przecież cały czas... No jesteś przy fortepianie, no to skaczemy po żerandolach i trzeba było chyba w ten niewidzialny obraz skoczyć, nie? Nie, ja nie mam kluczy, ja nie wiem, gdzie te klucze są. Pamiętasz, Akasza? Po żerandolach i tam w ten niewidzialny obraz, znaczy w tą niewidzialną wnętę w obrazie. Przy ostatnim żerandolu trzeba było po prostu w kierunku obrazu skoczyć. Niewidzialny obraz. No. No, no dobra, tekstura, ja nie wiem, mogę wziąć klucze czy nie, bo nie wiem, gdzie one są. Ja nie czaję cię, gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra, otworzyłeś, dobra, stoisz przy roletach. Bo przez to, że mamy nie. takie opóźnienie kolosalne. Staj, proszę cię, przy tych roletach. Jestem na balkonie tu, tam gdzie ten trójząb on trzyma. Tak? Na pewno jesteś na balkoniku? No za tymi takimi... Czy za barierkami jesteś? No na balkoniku. Nie, to nie jest odpowiedź. Jesteś na balkonie, jeżeli jesteś na balkonie, to wchodzisz do środka i masz klapę. A w takim razie nie stoisz na balkonie. Stoisz na tym no, pewnie... No nie, na balkonie, no. Tu są takie kratki i to jest tu od razu na samym początku? A tu są klucze, okej. Okay. Yes. A gdzie się idzie do tego w końcu? No to do pianina, no to te takie główna brama, tam gdzie żeśmy zdobyli monetę, nie? W tej głównej takiej, na głównym placu, prawda? Co była ta fontanna, co wyrzuciło nam monetę, to tam wkładaliśmy te dwa trójzęby, otworzyła się główna brama i tam się przechodziło do tej sali z pianina. No nie pamiętam, czy to główna sala gówniana. Ja znajdę może. Ale to jest w kolejnym levelu jakimś? Czekajcie, cutscenkę mam. Tak, musi ci się przeładować level. A jestem tu, chyba. Tak, i teraz słuchajcie, tam gdzie jest to pianino, co wyczailiście wtedy w zeszłym odcinku, prawda? Że tam jest to zejście w podłodze, co Akasza zobaczyła, że jest odbicie lustrzane. Pamiętasz, Akasza? To takie zejście przy pianinie. No. No, to pamiętam. Teraz trzeba się tam wrócić, bo to się obsunęło właśnie. Czyli co, ja mam wejść podłogę, czy okay. Na górę gdzieś mam się wspinać? Nie, najpierw na górę musisz wejść tam, gdzie wchodziliśmy. Pamiętasz to, co Deseo wypatrzyła, tą taką nad obrazem, taką... No tak. No, to tam najpierw się wespnij i dojdziesz do pomieszczenia z fortepianem. I tutaj jest podejście, gdzie kładziesz nutki, ja właśnie kładę nutki. Problem polega na tym, Akasza, że jak włożysz te nutki, to odpalają się kominki. I nie wiem, jak my mamy stąd wyjść w tym momencie. I jeszcze duszek! Tak, jeszcze duszek. Nie pamiętam, jak się stąd wychodziło. Chyba a ja jestem stała za murzynami. Znajdziesz, dasz radę. Znaczy ja idę, tylko... No, no to spokojnie. Opie. Co ty się martwisz? Będziesz raz za Kaszą jesteśmy, wiesz, przed tobą, nie? Nie będzie. Ej, to jest bez sensu, ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Jak gorąco mi jest. Jak myśmy się tutaj pojawili? Czy to zamknie? Aha. Myśmy się pojawili. No, jak myśmy tu weszli? Nie czaję. To nie wiemy, jak wyjść? Ja nie wiem, jak mam stąd wyjść. Gdzieś na kominku z boku było wejście drabinka. Było kiedyś. A jest. A wnęka jest dobra. Takim czołganym idę dopiero, jakimś gównianym. No to wyjdziesz na fortepian. Deseo, jak drogę masz? No właśnie tym czołganem się cofam chyba. Górą? Nie, jednak nie idź górą, bo to jest... Ale musimy górą! Iść do kominka, jeden kominek jest chyba niepodpalony. Jeden kominek się nie pali. Dwa są zapalone. Dwa, no to czyli musisz jednak przejść górą. No to górą, bo ja też miałam dwa odpalone. Jak pójdziesz górą, to jeden się zgasi. Bez sensu, ale logika pozbuju. Mhm.
Idź górą, czyli po żyrandolach. Tomb Raider. Zaskoczysz w dół, jak, tak jak cię korytarz poprowadzi. Zaskoczysz w dół i jeden kominek będzie już zgaszony i wtedy czołganem będziesz wiedziała, o co chodzi. Ale ja... Okay. Coś gadacie, a ja... A ty nic no jesteśmy tu, gdzie jak włożysz skoro... Nic nie wsadzam, dzisiaj jeszcze mięśni nie Nic nie wsadzam, dzisiaj posłucha. Posłucha, tak. Ej nie, bo ja tutaj w ogóle nie wiem, gdzie chodzi się. Ale gdzie jesteś? Nie wiem, jakimś czołganem. Cały... Ej, tu się cały czas lata z duszek. A tu mam z powrotem coś, czy co? Jak to było? Ale włożyłeś już ten swój? Nie. Nie wiem, tylko się wstał. Masz ja być... Ja tu wchodzę z powrotem górą na te lustra. Bez sensu. Kółko. Ale na jakie lustra? Tu jakiś przycisk był wciskany. Nie czaję, o co ci chodzi. Boż, gdzie no tam jesteś, znaczy te powiedz. Odbicia lustra. No w takim no czołganym. No to... Tam łańcuchem na górę poszedłem tym żyrandolem. Na sam, do sam, poczekaj. Na samo, na ostatni żyrandol, tak? O. I z ostatniego żyrandola skaczesz w kierunku obrazu i chytasz się niewidzialnego. Aha, okay. Pamiętasz? Czyny? Jestem, dobra, jestem. Ha, bo ja myślałem, że na górę tu trzeba. To mówiłam z tej dziury, co Deseo wyczaiła na dole. Ja nie gadam o dziurach dzisiaj, nie mówię. Nie gadam. Maciej spaczenie. O Maciej, dość dziur. Zazdrosna. Ale... nie. Nie można takie powiedzieć ciągle. Do Akaszy dotarło teraz. Idę. Tak, bo do mnie dźwięki docierają. Tak, wiem. Wiem. O, Jesus, ile to dobra, jest przejść, kochani. Ja sobie to pośmieszkuję, nie? Żeby nie było. Nie, ja muszę tutaj na dole poczekać mnie wywaliło na was. Z czego? Gry. Mnie wywaliło do tego, do menu. Koniecka z tobą! Schodziłam z tego... Schodziłam, słuchaj, z tego obrazu, rozumiesz? O, kisne. Z tej dziury, nie? Mhm. I mnie nagle wywaliło do menu. Tak, koniec później gry. Koniec gry niby. Fajnie. No słuchajcie, mam rewolwer. Weź. Ale poczekam ale ja na mam... was. Duszek mi wyskoczył dopiero i muszę zejść pod ziemię, tak? Okej. Okay. Co? Nie! Wysuwa ten klocek. Musisz, jak no duszek ci wyskoczył, to musisz wejść najpierw do, na górę przez żyrandol tak. W tym samym pomieszczeniu. Tak. Tak. I wylądujesz w tym samym pomieszczeniu, ale przy zgaszonym kominku, bo teraz się palą obydwa. I wtedy jak się jeden zgasi kominek, to wtedy do góry przez czołganę. I dopiero wtedy koło pianina, gdzie jest dziura. To była jakaś drabinka z boku gdzieś? Tak, tak mi się kojarzy. Tak, tak. A czemu mnie on je? Podrywa mnie. Jak mu nie dam? Nie wiem, które to... Ja jestem na dole tutaj, gdzie się otworzyło już. Weź w ogóle, poczekaj może. O, duszek mnie goni, nie mogę. Ty ja chyba ale... zaraz no, zrobię no, cięcie, no, słuchajcie, bo oni nie nadążają. Przyszła królowa pozamiatała, kuźma. No ja już jestem na dole z krokodylami pływa. O właśnie, no to dobrze, to dobrze. I tutaj moja droga, kochana, słoneczko, moje słoneczko, są dwie wnęki z takimi głazami. Musisz rozpieprzyć takie drewniane, wiesz, takie coś. I wtedy zlatują głazy. Są dwie wnęki z tymi głazami. Ale jak mam wejść tu na górę, jak tutaj nie widzę żadnej drabinki? Ja sobie poradzę, pomóż Tumberskiemu tam. Ale w czym on ma problem? Nie ma drabinki u mnie w customie żadnej. Drogi znaleźć. W tych kominkach jest drabinka, czy co? Tak, na drabinka jest... W kominku, jak skoczysz, to zostań w tym kominku, tylko po prostu musisz skoczyć kapkę wyżej. No ale tu są palące się ogniska. A szedłeś górą? No ale jak mam wejść na górę? No przy kominku, jednym z kominków z boku ma drabinkę. No ja szukam sam ją wtedy wyczaiłeś. Tej drabinki, no wiem. Przecież powiedziałem o tym, ja jej w ogóle nie widzę. Co ci się dzieje? Nie ma tej drabinki, naprawdę. Ale poczekaj, nie wiem, dobra, ale której nie masz drabinki? Żadnej. Dobra, poszedłeś na górę, na żyrandole, tak?
Poszedłeś? Jest, no włożyłem ten skok gówniany, tak? Tak, zagrała muzyczka, Dobra, la i la i co? poszedłeś do góry na te żyrandole w tym pomieszczeniu? No nie, bo nie wiem No jak to tam przecież wejść. przy jednym kominku jest do góry drabinka taka dziwna. Takie... Takie Jezu. Skałki jakby, no ja wiem jak to wyglądało, ale ja tego nie mam. Musisz mieć. Zaraz ci kuźno wyślę filmik. Z obu z wszystkich tam każdy kominek obczajałeś? No sześć stron jest do przebadania ogólnie, bo są trzy kominki. Ja nie wiem, co się dzieje. No mam rewolwer. Wiecie, że jutro ma być zimno? Ale to ja wam nic nie chcę mówić, no. To do tego rewolweru, ale no, no ja wiem, że ma być zimno. No to porozmawiajmy o życiu, A wiecie, co jest dziwne, że ja wzięłam drugi, wtedy pamiętacie, wzięłam, powiedziałam wam, że wzięłam drugi, no, celownik, ale ona go nie widzi, także spoko. Celownik, aha. No ja też wziąłem drugi celownik, o którym mówiłem i który mi ona I którego już wtedy. Nie masz, ale którego nie Bo masz. Bo zanim sobie. Do mnie doszło, no nie mam, nie mam. Co ty mówisz, to ja już wiesz. Ja jestem tu u góry. Bo jest taka niewidzialna, tak? Co jest niewidzialne? Nie myślałem, że to jest wnęka, bo tak wygląda, ale to nie jest wnęka. Jestem na żyrandolach. I co? Ja się tu męczę. Na górę mam iść, ok. No, na górę mam iść. Dobra, powiedziałaś mi jakieś swoje hasło, ja wszystko zrozumiałem. No. Ja się tu męczę, nie wiedziałem gdzie mam iść od razu. Znęło 10 na 10 pomocy. Aj tam przez to. To przez to opóźnienie! Tak, właśnie. Dzisiaj wszystko na opóźnienie. Mam opóźnienie dzisiaj w mózgu, chyba lagi mam jakieś. Dałem 5 godzin, to przez to. Dziwne to jest, co prawda, no ale spoko. Idę teraz z powrotem do tej sali pod fortepian. Akasza, czy ogarnęłaś tutaj te... Są trzy głazy jednak, wiesz? Ogarnęłaś to? No widzę, jestem w tym ostatniej dziurze, no i on jest okropny. On jest okropny. Rozumiem, że znowu będzie głaz i trzeba jeszcze na czasówkę. A ja mam no takie właśnie. Pytanie, czy ten duszek zniknie w końcu? No w wodzie na dole. Jesteś tam? No tak, jak pójdziesz tam na dół. No idę. No. To tam musisz po prostu się zanurzyć i duszek znika, nie? Mam jakieś coś znalazłam. Wiecie co to jest? To jest munknot. Kuźwa! Knot. Co miało być co bez się dziurek. Dzieje, Akasza? Jezus. Akasza. Bo nie wiedziałam, że, mnie, że na mnie zleci. Tak, bo on musisz zdążyć wypłynąć w ogóle stamtąd. Musisz stamtąd zdążyć wypłynąć. A to luzem, tylko że. No. Tylko ja też nie wiedziałam, co musiałam. Najpierw musiał mnie zabić, żebym się zorientowała, o co chodzi. A czemu luzem? No. No dokładnie, też się najpierw mnie zabiło. Nie lubię luzem. Lubisz jak jest luźno? Nie lubię jak jest luźno. O, się przestraszyłam. Krokodyle mam. Powiem wam, że ja już no mam i co tak teraz? Mało powietrza, że ja nie wiem. Zabrałaś tego knota? No nie. Spadło to i co, mam iść do tego, co zestrzeliłam? Są jakieś flary Jezu. W ogóle. Apteczki ciągle żre jak jakiś inny. Aha, bo tam ta klapa, dobra, rozumiem. Mhm. Poczekajcie, bo ja już nie mam powietrza. To jest takie straszne. Jak ja? Aha. Ja bym chciała jakoś no, tutaj, bo tu trafienie do tej dziury to jest w ogóle masakra. To jest okropieństwo. A tu coś. Co to jest? O, coś tu jest. A tego knota, tak. A widzicie, bo ja nie wiem, co tam gadaliście już. Tu taka bramka jest z głazem, to trzeba ten no, zaszczelić? Trzy będą takie bramki z głazem, wiesz? Wow. Okay. Dobra, wydostałam się stamtąd przy fontannie, gdzie braliśmy
tego, no, monetę. I ja tutaj sobie zrobię może cięcie i poczekam na was, bo bez sensu. Albo co tutaj porozglądam się. No ja mam ten not i widziałam, że tam jest jeszcze jedno wpłynięcie. Tak, i musisz tam wpłynąć, tylko słuchaj, zrób sobie to na całym wdechu, w sensie wpłyń, zabierz szybko apteczkę i tam, tak, gdzie wyskoczy ci, powietrze. Tak, jak wyskoczy ci mumia, to nad tą mumią jest wypłynięcie, znaczy dalej korytarz, przepraszam. Mhm. A ty jesteś, Daniel, gdzie? Jestem w tej wodzie, to jest jakaś wnęka, czy ja mogę w nią wejść w ogóle, czy nie? Nie możesz. Musisz strzelić w tej wnęce właśnie w te znowu drewniane te belki. I uciekaj. I uciekaj. W sensie musisz wypłynąć w ogóle stamtąd. Z powrotem. Do tego głównego pomieszczenia z wodą. Bo przyleci. Stoczy się tam głaz i cię uciuka. Czaisz? Boże, ja tu nic nie widzę w tej wnęce. Ja mam tu kucnąć. Nie, ale to nie. Nie kucniesz, ale nie kucasz, ty stoisz w wodzie. Ja jestem tam, gdzie monetę braliśmy. No, ja tak samo. To co, czekamy na niego? Robimy cięcie. No, czekamy. Tak. Byłem akurat. No i dobra, i co z tymi kluczami? Wyszliśmy. Wiem, gdzie te klucze, nie mam, wiem. Olśnienie. Biblioteka, tam gdzie gdzie były te, nie kartony, tylko wiecie, te skrzynki. I tam u góry była furtka na klucze, pamiętacie to? Nie. Wiem gdzie. No. Tak. Kojarzę. A Tumberski dzisiaj, ja, jak się powie, tam, że kojarzy, to się zdziwię. Tam, kulę. Cichutko! Miałeś kucie, to za ręczkę prowadzić, to teraz mi prowadź. Co tam wyjść? Jak stąd wychodzi? Handel? Zanim się dogadamy, to ja sobie też... No dobra, sam sobie poradzę. To Marku, idę, bo ja też nie wiem gdzie, ludzie. Wiedziała. Co wiedziała? Ja nie jestem wiem, tu. Znaczy do biblioteki wiem jak dojść, ale nie wiem co tam, jakiej damie wy mówicie. Na górę gdzie się trzeba wspinać, czy co? Trzeba było się na górę, tak, trzeba było na górę wejść. No. Pochodnią tą kulę? Tak, no. Znaczy nie podpalaliśmy. Podpalaliśmy to w końcu pochodnią, bo tam była do kula do podpalenia, a podpaliliśmy to w końcu. A może ja jak patrzyłam gdzieś na filmie, to mi się gdzieś... Bo wiem, że to na pewno trzeba podpalić, bo by mieliśmy tą kulę, ale czy myśmy to zrobili? Mi się wydaje, że nie. Ale ja jestem w głównej sali w bibliotece, mam się wspinać tak jak kiedyś. To sorry, bo ja myślałam... Ostatnio też patrzyliśmy z tutaj na to, czy dużo nam zostało. Ja nie wiedziałem, co my tam. Nie, bo my patrzyliśmy, czy jesteśmy w dupie, czy nam dużo zostało i musiałam trafić na tą scenkę po prostu, także sorry. Nie, no spoko. Ale to przecież widzieliśmy to przecież, no więc no, trzeba, można było się domyśleć, że to trzeba podpalić. No przecież to wiedzieć. Nawet mówiliśmy i nawet wtedy Tumberski mówił, że są dwa chyba sposoby na podpalenie tego. No to możliwe, że nawet okay. No to możliwe, że macie nawet tam było tak, i wcale tego nie widziałam, po prostu takie mam skojarzenie. Nie? Ale mam po szafkach, jeszcze gdzie ty podłaś. Ale patrzyliśmy właśnie, czy nam dużo zostało tutaj, czy jesteśmy w dupie właśnie. Tam gdzie podłaś? No to tam gdzie jesteś, a jak ty tam szybko doszedłeś? No bez drabinka, przecież jest skrót otwarty, zaraz przy wejściu do biblioteki, jest drabinka na górę. Ja sobie poszłam na górę. Normalnie też, bo ja nie wiem, co tam jest skrót. Jakie widzicie? Tak jakoś dwa prędki, a nie wiedzą, że drabinki jest zwykła, po prostu hit! Dobra, krzyczcie jestem tu, no ja też mam tę drabince, dobra, okej. Dobra, no i co, idzie schodami na górę, czy co? Na górę musimy wejść, tak. Mhm. Znaczy, jakiś drzwi? Tu do góry był trident gdzieś do wzięcia, z tego co kojarzę. Tak. Ja jestem przy...